Cóż, muszę z nią porozmawiać. Mia czuje się zraniona. Próbuję wam to okazać. Chcieliśmy, żeby poznała Valerię, żeby ją polubiła. Teraz wszystko stracone. Moim zdaniem nie wszystko. Bo? Proszę ją ignorować. Co, podziała? Uwielbia być w centrum uwagi. Na pewno wróci, gdy pan ją zignoruje. Racja. Szanuję pana związek z Valerią. Macie prawo być szczęśliwi. Mia musi to zaakceptować. Pomogę jej w tym. Dobrze. Reklama, spam, mail od Roberty. Teo, teraz gdy jesteśmy z dala od siebie, moje myśli biegną do ciebie. Jestem pewna, że nieśmiały okularnik zostanie kiedyś bohaterem. Wiem, że się nie mylę. Wiem, jaki jest prawdziwy Teo. Całuję Roberta. Pilar jeszcze śpi? Przeżyła stres. Późno zasnęła. W pokoju panuje cisza. Niedługo wrócę. Nie wychodź, zjemy razem śniadanie. Nie jestem głodna. Poszukam Joaquina. Nie wysilaj się. Właśnie opuścił moją szkołę. Zadzwonię i spytam, kiedy wróci. Zostań. Musimy porozmawiać. Naprawdę nie robiliśmy nic złego. Nie obwiniaj się. Postąpiłaś jak zakochana dziewczyna. Nie usprawiedliwiaj jej. Kobieta musi znać swoje miejsce. Jestem pewna, że moja córka doskonale zna swoje miejsce. Czyżby? Nie o to chodzi. A o co? Ten żałosny typ nie może być z taką dziewczyną jak ty. Nie rozumiesz? Nie mów tak. Możesz się gniewać za wczoraj, ale... Coś ci wyjaśnię. Ja ci wyjaśnię. To, co właśnie powiedziałem, nie ma żadnego związku z tobą. A z kim? W nocy... Tata nakrył go w łóżku z Vicopass. Utyłabym, gdybym to zjadła, zwłaszcza fasolę. Nie gniewasz się? Ależ skąd? Jedna stanowi duże wyzwanie. Dwie naraz to ponad moje siły. Przynieś jej coś innego. Co tylko chcesz. Dokonałaś cudu. Uzdrowiłaś Almę. Przyniosę ci kotarz light. Kotarz. Nareszcie się uśmiechasz. Jesteś dla mnie taka dobra. I co? Roberta ma najwspanialszą mamę na świecie. Kochanie. Rozmawiałam z twoim tatą. Ale po co? Uspokój się.
Nie wiem, gdzie jest moja córka. Nikt nie może tak cierpieć. Nawet twój tata. Daddy przyjedzie i zabierze mnie siłą. Nie trafi tu. Akurat, już jest. Ochrona go zatrzyma. Tata sobie poradzi. Nie wierzę. To na pewno on. Zobaczysz. Cześć. Gdzie Mia? Co tu robisz? Nieprawda, tata się myli. Joaquin by tego nie zrobił. Zwłaszcza z Nico. Wiem, co widziałem. Oni się całowali. Mówisz tak, bo jesteś na mnie zły. Bo przestałam być małą dziewczynką. Rozumiemy, że dorosłaś, że się zakochałaś. Ale ten chłopak jest idiotą. Powiedziałem prawdę. Nie wierzę. Zaczekaj. Zostaw ją. Byłeś zbyt okrutny. Idziemy. Nigdzie z tobą nie pójdę. Powtórz tacie, że do niego nie wrócę. Nie przesadzaj. Taki ładny i miły chłopak nie może być szpiegiem. Ale to prawda. Nie wierzę. Czy ty... Przepraszam. Odbierz telefon w biurze. Pospiesz się. Przecież mam komórkę. Gdzie ona jest? Tam. Ja zapomniałam ją włączyć. Ale już działa. Wiesz, że dzwoni Roberta? Roberta? Jesteś aniołem. Jak wyglądam? Popraw włosy. Później, chodźmy już. Zaczekać na ciebie? Usiądź sobie wygodnie. Ja się stąd nie ruszę. Dobrze. Podoba ci się mój dom? Nawet bardzo. Jest miły i przytulny. Znasz drogę. Wpadaj, kiedy tylko chcesz. Uważaj, bo się tu wprowadzę. Idę do łazienki. Jeśli trafię. Witaj. Jak było? Co tu robisz? Kto to? Musisz stąd wyjść. Dziękuję panu. Do widzenia. Kto to? Strażnik przypomniał mi o wizycie elektryka. Coś się stało? Nic. W tym domu ciągle się coś psuje. Mam dość. Bez przerwy muszę wzywać fachowców. Potrzebny ci facet, który potrafi piłować, wiercić. Gdzie go znajdę? Nie wiem. Posłodzę ci kawę. Ile łyżeczek? 4. Tak lubię. Dużo. Wydawało mi się, że słyszę głos taty.